teraz teatrzyk biograficzny Bobo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bobo. Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank Size Matters na PSP oczywiście. I na początek synchronizacja dół, góra, dziękuję bardzo. I ostatnio przeszliśmy Pakitaru, trafiliśmy na tą planetę, czyli Rylus. Właściwie to znajomo to brzmi. Nie wiem, czy to po prostu z innej gry, czy co? Concussion Gun. Nie wiem, czy kupować w sumie. Wolałbym raczej zbierać na Agents of Doom, bo oni są lepsi. Więc pójdźmy tu i się zabijmy. Nie. Bo tutaj jest tytonowa śrubka. Haha. Jej. Dobra. I taka mała ciekawostka, jeżeli te kamery zniszczymy, bo da się je zniszczyć, bardzo łatwo, wystarczy mi strzelić. Polecam. Tyk. Jeżeli ich bodajże zniszczymy 10, to dostajemy skill pointa. Więc tak, takie małe ciekawostka. Something. Nie spróbuję to wykonać nawet. 10 albo 5 razy wystarczy. Nie do końca pamiętam. Czy to były jeszcze jakieś skrzynki, o których zapomniałem, bo swoją drogą włączyłem PSP i w ogóle na nim nie grałem. I dlatego praktycznie dosłownie jesteśmy w tym samym momencie, w którym ja skończyłem. Kurde, nie masz takiego dużego zasięgu. Ten dźwięk mi... Bo co nam robi zdjęcia? Elo. To już chyba było 4. Dobra, idziemy dalej. O, tu jest w sumie jeszcze jedna. 5. Czyli 10 trzeba. O, kotecek! Czekajcie. Ja miałem to. Ups. Nie pykło, zapomniałem kompletnie o tym. Myślałem, że już miałem tu na V2. A tu nie. I teraz cutscenka. Cameras just keep coming. What should we do? Just ignore them. They are probably an automatic security system. All right, let's keep moving. They blow up real good, though. Okay. Stucky. Taka mała kascinka. Przerywnik filmowy. Niech się to tam, ta roślinka smaży w kwasie. No chyba z tym pałuje. Ajajajajaj. Ja się tak nie bawię. Okej. Ty umrzyj. Dziękuję. No i teraz musimy użyć tego! Swoją drogą... Tak, nie. Tutaj działa tak jak w Ratchet & Clanku 1 i 2, czyli musimy cały czas obracać analogiem albo kierować strzałkami. Żeby się cały czas obracało. Tak samo właśnie jak było w 1 i 2. Aha! Dziękuję bardzo, jest V2. Teraz mogę szybciej zabijać kwas. Dobra, ale my się zajmie. Ale ja się zajmę teraz laseratorem. Jak to się nazywa? Laserator? Dobrze zapamiętam? Dobrze zapamiętam! O kurde! No to nie, no ja bym zrobił teraz imprezę po prostu. A widzicie tego gościa? Filmując. Okej. Wow, hang on there, now be careful with that. That was a close one. Now, let me have that water pistol, little fella. It works! I finally perfected my Sprout-O-Matic! Sprout-O-Matic, you say?
How does it work? By shooting mimic plants, you can make them follow you. Then, by using it to water electro soil, the plant will hop in and transform itself into a platform, a creature, whatever you need. Did you hear that, Ratchet? That would come in very handy. Yeah, great. Since you helped with the final test, I will give you this prototype to try for yourselves. Dzięki, stary. Przez chwilę myślałem, że będę musiał za to zapłacić, ale najwidoczniej nie, co jest bardzo fajne. No i teraz mamy Sproutomatic, który pozwala nam wylać wodę. Dzięki temu możemy tymi roślinami zawładnąć. Ale uwaga, bo przeciwnicy też będą ich chcieli zabić. Więc tak, najpierw tutaj, bo tu jest część armora. O, to jest część tego toksycznego. A fajnie, że się założyło od razu. Znaczy, jeżeli zbierzecie kompletnie randomowe te części armora, to prawie jest pewna szansa, że nic, żadnego buffa nie dostaniecie. Tylko po prostu zwiększy wam się trochę wytrzymałość na obrażenia. Tylko tyle. Taka jest różnica po prostu. Bo możecie dosłownie byle co założyć na siebie i tak będziecie mieli. Jedyny buff, jaki będziecie mieli, to po prostu ta mniejsza podatność na obrażenia. Dobra, teraz mamy drabinę z tego. Okej. Okay. Czyli bardzo wolno jak to jest jak na PSP. Znaczy, PSP ma według mnie jedne ze świetniejszych grafik tych w 3D. Czasem nawet przebija według mnie test PS2, ale to rzadko bardzo. A ta gra to według mnie jest jedna z tych ładniejszych na PSP. Chociaż wiem, że są ładniejsze, to po prostu mówię, że to jest najładniejsza 3D. Bo zdecydowanie nie. No praktycznie nic nie może konkurować z Pataponami i Locoroco. Swoją drogą też kiedyś będę robił z tego LP z Pataponów i z Locoroco. Ale to jest zdecydowanie najładniej. Jedna z najładniejszych w 3D. No i dobra, to jest rodzaj, który nas po prostu wywala. O! Czy nas już stać na agentów śmierci albo zguby. Doom to jest chyba zguby, tak się zastanawiam. I uwaga, to jest miejsce, w którym możecie zdobyć checkpoint. Otóż oni mogą zostać pożarci przez te roślinki. Jeżeli po prostu. O, właśnie. To jest taki mały easter egg. Bodajże, jeżeli te rośliny zjedzą 10 ich, i to nieważne. I to musi być na jednym posiedzeniu, czyli nie możecie zginąć i po prostu będzie wam się dalić, że to musi być na jednym posiedzeniu, czyli praktycznie muszą zjeść wszystkich tych knypków te roślinki, co jest bardzo trudne, bo jeżeli nie zauważyliście, to po prostu ten ich jad, czy co tam jest, co wystrzeliwują, zabija tych kurdupli. Tak, wiem, że śmieję się z rozmiaru, ale cóż. Nie wiem, jak to nazwać. Pigmeje? Nie wiem, czy to jest. Bo tu jest pierwsza taka zagadka logiczna, wreszcie. I nie pamiętam, który z nich miał iść jako pierwszy, więc powiedzmy, że odstawiam tego. Dziękuję. Jej, mamy ammo. Znowu. Strasznie dużo jest w tej grze amunicji. Tak zauważyłem. Chociaż może to tylko mi się wydaje. I uwierzcie mi, kiedyś wiele razy próbowałem znaleźć sposób na pominięcie tej misji i misji zagadki. Bo zobaczcie, że tu jest po prostu jedna wielka ściana i. No, przy większych staraniach by się pewnie dało tu przeskoczyć, ale nawet na glitchach nie da się tego zrobić. A i tam jest kolejna część armora, byście nie zauważyli. Okej.
teraz musimy tą, bo to jest ta, która wystrzeliwuje. W sumie to mogę po prostu zapamiętać, który kolor odpowiada za jaką umiejętność. A najpierw przejdziemy się tu, bo to jest ta nowa śrubka. Za jaką umiejętność w sumie wtedy będę pamiętał na 100 pro, jaka powinna być kolejność. Dobra, mamy hełm. Jedyne co nam brakuje to teraz butków. Wildfire. No i chodźmy tu. Great. It's locked. Well, looks like we'll never find out what that weird doohickey is. Come on, let's go. I am able to squeeze through this crevice. Wait here and I will unlock it from the inside. All right. Just don't take all day. A zajmie to cały dzień, ponieważ klank jest bardzo wolny. I dzięki glitchowi na praktycznie, nie wiem jak to nazwać, super skok, tak to będę nazywał, to będziecie mogli dostać się tutaj jako Ratchet. I szczerze mówiąc, jest pełny podziw dla Insomniac Games, że nie po prostu Clank nie jest jakoś, nie wiem, rozmiarów Ratcheta. No, weźcie na to. O. Że Clank jest po prostu wielkości Ratcheta. I te pokoje są dokładnie takie same, jakby Ratchet tu wszedł. Otóż nie. Ten pokój, jak się wejdzie tu Ratchetem, to jest zdecydowanie malutki po prostu. Ledwie się Ratchet mieści tutaj we wszystko. Więc powiedziałbym, że Clank jest około tak 3, może 4 razy mniejszy od Ratcheta. Co jest ciekawe. Dobra. Oj. Tak, Clank ma tylko 4 punkty życia i nie może zostać upgrade'owany przez nam. Tak, może zostać przez niego uleczony, ale nie. Ale nie da się jemu upgrade'ować na Nanotecha. No i dobra. I oczywiście musimy te gadżetboty. Są gadżetboty, w sumie po co wyjaśniam, jak to już było w Ratchecie jedynce już to było? Gadżetboty, że Clank musiał czymkolwiek władać? Chyba tak. Więc powiedzmy, że od Ratcheta jedynki. No i tym czymś możemy władać tylko i wyłącznie analogiem. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Możemy władać tylko i wyłącznie analogiem. I przez to musimy przedostać gadżetboty, ponieważ one nie potrafią skakać. Dobra, i teraz się oczywiście przełączam na... Może w ogóle wyjaśnię, o co chodzi z tymi. Otóż tak, ten tryb to jest podążaj za mną. To jest wejdź, czyli do komór zresztą dwójki, przez które te roboty musiały przejść. Właśnie tu są dokładnie takie same. Wait to oczywiście jest zaczekaj, dzięki temu one się nie ruszają, a ja mogę sobie przejść cały poziom i wrócić. No i atakuj, czyli że po prostu kiedy jest w pobliżu przeciwnik, to one go atakują. Co jest czasem pomocne, a czasem bezużyteczne, bo szybciej by było jakbyśmy sami jak w tym momencie załatwili wszystkich. Dobra, tu jest skrzynka, tu są jeszcze dwie, kurde, ile hajsu, ja nie mogę. Okej. Zaraz, jak się to maszyna nazywa? Bootfinder? Co mi się zdawało. A teraz musimy przewalić te przyciski gadżetbotami. To nie jest zbyt miłe, ale nikt się nie prosił o bycie miłym. Botflinger, a nie Finder. Dobra, follow me. Kiedyś udało mi się zrobić taki glitch. Znaczy nie udało, przez przypadek mi się zrobił, że jeden z gadżetbotów utknął w tym moście. Musiałem się zabić i restartować wszystko. Taka tam śmieszna historia. Dla mnie nie była śmieszna, bo na serio ten poziom jest strasznie nerwiający jak na moje. Ale dobra, chodźmy tu. Chodźmy dalej.
I to jest rzecz, która po prostu speedrunnerów wynerwia najbardziej tej gry. Otóż tu musi się, nie wiem... speedrunnerzy muszą być po prostu taki timing zrobić, żeby to przejść na jednym przejściu. Czyli bez czekania, tak jak ja tutaj zrobiłem, po prostu idą cały czas i gadżetboty nie zostają zniszczone. Po prostu. No serio, wnerwia, bo czasami jeden się zablokuje gdzieś, zostaje zniszczony i trzeba cały run restartować przez taką głupią rzecz. Więc jeżeli cokolwiek macie trenować w Ratchet & Clank Size Matters do speedrunowania, to zdecydowanie jest to ten poziom. Więc teraz musimy na tą wagową platformę dać. Gadżetboty, żeby otworzyły te drzwi. Już otworzyły, nie? Bardzo fajnie. Teraz mogą zejść. Tutaj mamy kolejne gadżetboty do uwolnienia. I są nam potrzebne 6. Mam teraz 6. Okej, dziękuję. Mam skill point. Chyba ten skill... W tym skill poincie chodzi o to, że muszę zniszczyć wszystkie skrzynki na tej planecie i to jest ekskluzywny skill point dla tej planety, co według mnie jest dziwne. Bo każda planeta ma skrzynki i na każdej planecie powinno się... powinien być taki skill point, że rozwal wszystkie skrzynki. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź. Ona automatycznie w tym pokoju włączają się na tryb czekania, żeby po prostu nie wylecieć jak głupie na ten kamień. Co jest fajne, tylko że później niektóre z nich nie, z tego trybu się nie wyłączają, więc polecałbym robić to manualnie. Ręcznie. Jak wolicie to nazywać, to wolę nazwać manualnie, bo fajnie w tym brzmi. Czyś wtedy mądrzejszy. Okej, jesteśmy już praktycznie pod końcem. Swoją drogą, patrzcie na to. I teraz... I teraz trzeba je wrzucić tutaj. Kurde, niebieskie na czarnym to strasznie słabo widać. Dobra, 2, 1 pyk, dziękuję bardzo. Teraz ten. Jakkolwiek bym nie brzmiał, ludzie, bo ja wiem, że czasami brzmię jak znudzony, to przyznam wam szczerze, że aż tak bardzo, że nie nudzę się po prostu na let's play. Jak robię z czegoś let's play, to staram się wybrać taką grę, żebym się nie znudził jakkolwiek. Jednym wyjątkiem była Modinana, bo to było przerąbane, ale no serio. Staram się wybierać takie gry, przy których się nie nudzę. Jeżeli tak, a jeżeli się nudzę, to w bardzo małej ilości przy tej grze. A po prostu jak czasem tak brzmię, to tylko i wyłącznie to wynika z mojego głosu, a nie z tego, że się nudzę. Jeżeli się naprawdę nudzę, to... nie wiem, jakiś gest robię, że teraz... Co? Ej, lel? Nigdy tego nie zauważyłem. Ale fajnie. Szkoda, że nie mogę się zabić tak. Ale by to była hamuwa. Że ja tak sobie na przykład skaczę, powiedzmy, hop, i wylatuję i... O, spadłem. Ale nie, wracam na serio. Jeżeli myślicie, że ja się nudzę czasami, ja nie wydaję jakichś dziwnych głosów, tylko to znaczy, to czasami też wydaje tego dlatego, że coś zlamiłem, ale wiecie, o co mi chodzi. Takie typowe odgłosy, kiedy się ktoś nudzi, to po prostu to wynika z mojego głosu. Dobra, chodźmy tutaj, tu jest jakaś fajna maszynka. Chłe. Chodźmy tutaj i otwórzmy raczej wejście. Aha, musimy na tym postać trochę. Okej. Ratchet. How do we know this whole place won't explode when you put that on there? We do not. See, I told you. Big waste of time. Nagle boom. On wiedział o tym, że to się stanie. On cheatował. Clank, ten mały cheater.
On wszystko wiedział. Uwierzcie. Wow. This is so cool. What do you think it is? It is a Technomite map room. They built these rooms to keep track of the planets they inhabited. This one is Caladon. Hey. That's where that robot soldier said he was taking the girl. Exactly. And here are its coordinates. I have never seen these coordinates on any other maps. Well, what are we waiting for? Let's go get her. Ja tam nie widziałem żadnych koordynatów, nie wiem jak wy. Może ja po prostu jestem ślepy, ale dobra. Weźmy sobie do naszego statku. I będzie fajnie, będzie fajnie. Zobaczmy, czy już mogę kupić Agents of Doom. Mogę! A więc kupujemy pierwsza broń, jaką kupuję w tej grze. Jej! A więc wejdźmy do naszego shipa, statku i chodźmy na Caladon. 100% już mamy na tych planetach. Poza oczywiście skill pointami, ale skill pointów nie robię. Robię, pokazuję tylko, gdzie są tytanowe śrubki. Śrubki. A swoją drogą, jeżeli zbierzecie wszystkie tytanowe śrubki w tej grze, to poza tym, że dostaniecie skill point, chyba, bo nie jestem tutaj pewien, to najśmieszniejsze jest to, że dostaniecie więcej śrubek niż wam potrzeba na, nie wiem, wykupienie wszystkich strojów. To jest śmieszne. This does not seem right. It has been too easy. Easy? How's about I ride around on your back while you do all the fighting? I mean that if the Technomites want to stay hidden, they are making it awfully easy for us to find them. I did it! I found my real family! I was poking around on the computer when I got a message from some company called FauxFamily.com. It's my entire family tree! I've gotta get to them! Good luck with whatever that was you were doing. FauxFamily.com? Does that seem odd to you? Whatever. At least he's out of here. Let's get moving. No, przynajmniej się pozbyliśmy irytującego gościa. A więc tak, porozwalam tutaj wszystko. Porozwalam tu wszystko. Wybuchnę to. I skoczę w przepaść, żeby się zabić. A co to? Nie, no ja chyba przestanę udawać, bo źle mi to wychodzi. Kolejna tonowa śrubka. Jej! Czy coś tu jest jeszcze ciekawego, bo w sumie nigdy się tutaj nie rozglądałem. Nie, raczej. Dobra. A tu jest coś ciekawego. O, kolejna broń. Scorcher, którego nie będę kupował, bo jest do dupy bronią. Dziękuję za uwagę. Powiem wam szczerze, kupiłem tą tylko broń tylko po to, żeby wystuprocentować grę. Tu jest Slim Cognito, który nam sprzedaje oczywiście upgrade'y naszych broni. Kupię sobie od razu Locon Mod, bo mnie stać. I pójdźmy tutaj. Tweaking the old engine, eh? Why? What have you heard? Who are you? I mean, what are you doing here? Did the committee send you? Sorry, sir. We did not mean to upset you. Yeah, well, you know, you can't be too careful these days, right? I mean, first they accuse me of using nanoroids, right? Then they say I'm like I'm using legal alternative fuel. Do I look like a cheater to you? No. Not at all. You seem a-okay to me. All right, here, man. Let's race. And I'll prove I'm not a cheater. If you can beat me, I'll have a surprise for you. Okej, czyli się ścigamy. Hoverboard wraca. A więc zacznijmy. Szczerze powiedziawszy, uwielbiam to. Uwielbiam, na serio się relaksuję przy tych minigierkach. A w każdym razie przy tej, jeżeli chodzi o tą grę. Po prostu ją lubię. Tyle. Jest tu skill point, który jest troszkę trudny do wykonania, ale to zależy jaką macie wprawę. Otóż to po prawej to jest boost. Podobny do tego w jedynce. W jedynce był boost? Tak, w jedynce był boost. Za wykonywanie trików dostawaliście go, tak przypomnę. I po prostu jest skill point, który twierdzi, że musicie, że aby go zdobyć, musicie przejść cały ten hoverboard race bez używania boostu. Jest to trochę trudne, mnie to zajęło parę prób, ale w końcu mi się udało. Więc praktyka czyni mistrza, tyle powiem. A teraz to używam po prostu, żeby było szybciej, bo na serio to zajęło mi cholernie długo. Tyle wyszedłem z sprawy. Dobra, to już mogę praktycznie cały czas. Boost oczywiście wam daje kopa. Nie muszę chyba o tym mówić.
że zdecydowanie was przyspiesza. W przeciwieństwie do po prostu jeżdżenia. Znaczy jeżdżenia, latania, whatever. Z tego co widzę, tutaj skróty nie są otwarte, chyba dopiero są otwarte w drugim albo trzecim wyścigu. Są tu cztery i za przejście tych czterech bodajże dostajecie albo kostium, tylko nie wiem, czy to jest na normalnej, czy w normalnej grze to jest, czy po prostu to, znaczy kostium, część zbroi dostajecie, tylko nie wiem, czy to jest właśnie na challenge modzie, czy jeszcze w normalnej grze, znaczy w normalnej grze, no, trochę dziwnie brzmi, ale dobra. Mamy też tu w ogóle szybkomierz, nie wiem, czy tak to można nazwać. Speedometr. No tak to się nazywa po angielsku, no nie pamiętam, jak to się nazywa w polsku. Chyba że dobrze powiedziałem to, wtedy tak, to jest fajnie. I oczywiście skill point za przejście na danej planecie, bo bodajże jest ich 3, z tego co pamiętam, ale głowy nie dam. 2 albo 3 ich jest, tych wyścigów, przez całą grę. Chyba wszystkie z nich są wymagane, żebyście przeszli grę. Oczywiście tylko pierwsze wyścigi, nie te dodatkowe 3. Więc po prostu będziecie mogli... Co? Więc tylko musicie przejść praktycznie te 3 wyścigi. Czy tam 2, bo nie pamiętam. Jest fajnie. So, you said you'd give us something if we beat you? This is a shrink ray. They are very difficult to acquire. I hear, man. You can add these two. Ugh, they're way too slippery for me to use. No i dostaliśmy też grind buty. I praktycznie jest to niepotrzebne, bo teoretycznie Ratchet powinien mieć grind buty. A nawet jeśli to po prostu jest to taka wymówka. Bo Shrink Ray nam pomoże i Grind Boots też nam pomogą. A więc to było na tyle w tym odcinku. Prawie pół godziny, ale po prostu już bym nie zdążył przejść tej planety w 3 minuty. No chyba, żebym użył tego glitchu. Super skok. A więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć, papa. No i oczywiście zapraszam was na jutro na... Co ja robię we wtorek? Mózgu, odezwij się, błagam, pomóż mi. W tym momencie pomóż mi. Cholera. Co Pixel robi we wtorek? Ratchet, Sonic, Spyro, Antichamber, Undertale, Bohemian Killing. We wtorek. Wtorek nie pamiętam. A więc zapraszam was na serię wtorkową. A nie, Metal Slug. No, jutro was zapraszam na Metal Sluga. I oczywiście za tydzień na kolejny odcinek z Ratchet & Clank Size Matters. Więc jeszcze raz, ostatni już, dzięki za oglądanie. Na razie, cześć. Pa, pa!